Cześć, z tej strony PsychoCoach, to jest seria Zacznij Django w dzisiejszym odcinku. Będziemy znowu bawić się w template'cie. Ostatnio robiliśmy pętlę for, a dzisiaj zrobimy co warunki, czyli warunki if w template'cie. Jeżeli na początku chciałem coś pokazać takiego, tak jakby confusing, to znaczy coś, co możecie zmylić. Jeżeli na przykład zmienną tutaj nazwiemy ABC, ok. I potem przejdziemy gdzieś tam do jakiegoś template'u. No i tutaj ta zmiana też będzie się nazywała ABC. Tak. No, następnie wpiszę tutaj w pętli for też ABC. No i oczywiście tutaj ABC. No i okej, okay, no i to wszystko powinno działać. Sprawdźmy, jak wejdziemy sobie na naszą stronkę psychoway.pl. To wszystko działa tak jak należy, tak jak wcześniej działało. Ale problem się może pojawić, kiedy na przykład zrobimy znowu kolejny warunek i to będzie warunek już if. Warunek if, on na przykład będzie tam się 312 równał, powiedzmy. Czy tak, jeżeli zmienna ABC będzie miała 312, to zrób coś tam. My jeszcze musimy zakończyć ten warunek. O. And if. Tylko teraz zobaczcie, że wszędzie jest to ABC. Tu ABC, tu ABC, tu ABC, tu ABC. No, jak ja bym analizował ten kod, to bym był troszkę zmieszany. Dlatego musimy troszeczkę inaczej podejść do nazywania zmiennych. W miarę rozwoju naszego kursu, no, wyćwiczymy sobie tą umiejętność nazywania zmiennych, odpowiednie nazewnictwo zmiennych. Ale na tą chwilę wrócimy do poprzednich naszych nazewnictw, tak? Czyli tutaj to zostawimy, tutaj też wrócimy. Pamiętaj, żeby tak jakby nie duplikować tych nazw, bo wtedy będziemy bardzo, bardzo zmieszani. A teraz przejdźmy już do warunku if w template'cie. To teraz tak, no jednak sobie zmienimy tu zmienną iteracyjną na ABC. Tutaj też oczywiście na ABC. OK. I teraz sobie w tej pętli for, powiedzmy, no damy ten warunek if, nie? Warunek if i damy tak, tutaj coś takiego i damy tak. Jeżeli zmienna iteracyjna ABC będzie się równała na przykład, no jakie mamy tam liczby w liście? 458, będzie się równała 458 czy 6? 456, dobra. To wtedy coś zrób. I na przykład, no oczywiście musimy zamknąć ten warunek. Jak się zamyka, no dajemy nic innego jak end if. W ten sposób się zamyka. Czyli podobnie jak w pętli for też zamykaliśmy. Tutaj musimy ten zamknąć ten temat. No i jeszcze powiedzmy damy sobie tak. To dajmy copy, coś sobie wyrenderujemy. Wkleimy to dobrze. Wszystko jest praktycznie ok, ale zrobimy pewien trik. Tutaj zastosujemy pewien trik, ale to też jest związane z Django, czyli do tego mojego licznika, znaczy tak, do zmiennej iteracyjnej, jeżeli będzie ona się równała 456, dodamy pewną wartość. I to będzie, trzeba będzie sobie zapisać to w ten sposób. O tym jeszcze będę mówił w kolejnych odcinkach. Na razie zróbmy to w ten sposób. Dobrze, wszystko zapiszę. Przejdę do mojej strony psychoway.pl. No i coś mi tutaj nie działa, bo muszę sprawdzić co. Tutaj mam jakieś niepotrzebne śmieci. O, niepotrzebne śmieci miałem tutaj. Teraz powinno być wszystko ok. Przechodzę. Jest. Tak? Zobaczcie. Mam wyrenderowane te wszystkie elementy z listy, ale coś tu się wydarzyło. To znaczy drugi element, tak, o indeksie 2 został wyrenderowany dwa razy. Raz to jest liczba 506, a raz 456. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy dwa, tak jakby, no, dwa warunki, które się wykonały. W momencie, kiedy zmienna iteracyjna wyniosła 456, to wtedy do tej liczby, tak, do 456 dodaliśmy 50.
To był pierwszy przypadek i to był akurat element drugi listy. To się wykonało, ten warunek, ale potem jeszcze wykonało się to, co było dalej. Nie? Czyli to było w standardzie, co robiliśmy wcześniej. Więc dwa razy ten element został wyświetlony, tylko że w tym wypadku to już była liczba bez obrabiania, bez dodania, bez dodawania żadnej innej liczby. To była ta liczba prosto z listy 456. Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj dodaliśmy, jeżeli był spełniony warunek if, a tutaj po prostu został wyświetlony, został wyświetlony element z listy. I to są te dwie pozycje. W ten sposób to działa. Zaraz to jeszcze rozszerzymy. Dobrze. To w takim razie co? Musimy wrócić do mojego i coś tutaj zrobić. Jeżeli nie wiesz, jak ogólnie działają warunki if i tak dalej, no to tutaj u góry oczywiście zostawiam Ci link do mojego tutorialu. W Pythonie dowiesz się, jak działają te warunki. No i teraz musimy zrobić taki myk, że w tym miejscu musimy napisać coś takiego jak else. Nie? Czyli w przeciwnym wypadku, jeżeli ABC, ta zmienna, nie jest równa 4, 5, 6, no to musi się coś wydarzyć. I w tym wypadku po prostu wydarzy się standardowa rzecz, czyli zostanie wyświetlona liczba iteracyjna. To wyrzucimy. O, w ten sposób ma to się zrobić. Zapisujemy. Były wyświetlone dwie, teraz jest jedna. I to jest ta zmienna, która była w liście, powiększona o 50. Dobrze. To teraz mamy jeszcze jedną akcję. Mamy warunek else, ale mamy też coś takiego jak elif. Dobra. Elif. ABC równa się. I teraz może sobie przejdziemy, co my tam mamy. O, zmienimy sobie tą nazwę na psycho. Damy, że to jest psycho, tak? Zapiszemy to. Tu przejdziemy sobie. Jeżeli ABC zmienna jest równa psycho, to wtedy coś się wydarzy. Z tym, że tutaj muszą być te takie podwójne, no, jak się nazywa? Cudzysłów to musi być. Znaczy ja tak daję, więc tak powinien być. Elif. No i jeżeli tak, to powiedzmy, napiszemy sobie jakiś, nie wiem, no powiedzmy jakiś napis. Napis sobie napiszemy w HTML-u i to będzie tak. Ciach li i napiszemy, że na przykład to jest psycho coach coś tam. Tak. Dobra. Zamknięte. Spróbujmy. No i wyświetliło się. Tu mamy naszą listę. Jeżeli zmienna iteracyjna jest równa psycho, to wtedy wyświetla nam się ten napis. No i mamy praktycznie zrobiony cały wszystkie warunki, które nam potrzebne. Czyli warunek if, warunek elif oraz warunek else. Dobrze, to przejdźmy sobie. A właśnie. Napisałem coś takiego. Co to w ogóle jest? Możesz się zastanawiać. Co to jest? Proszę pana. Co tam mamy? Przejdziemy sobie znowu do dokumentacji Django i zobaczmy, to są tak zwane wbudowalne referencyjne filtry. Built-in filter reference. I jest coś takiego jak adds the argument to the value. Czyli dodaje jakąś wartość do danej zmiennej, tak? O, w ten sposób. No i w ten sposób to się zapisuje. My właśnie to zrobiliśmy w tej chwili. O tym powiemy w kolejnych odcinkach. Pamiętaj o tym jeszcze, żeby subskrybować kanał i wcisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia w kolejnym tutorialu. Cześć!